Pan Juri Czuch, trener KH Toruń. Trenerze, 3 zwycięstwa i ostatecznie triumf w Amber Cup 2019. Jak podsumowałby pan występ zespołu? No, na razie ja nie wiem, nie mogę powiedzieć, jaki poziom drużyny ma, nasza drużyna poziom, jaki ma, bo z Łotwy drużyny, na przykład pierwszy mecz zagrała bardzo mocna drużyna z Lipawy, który byli 8 zawodników z KHL-u. Jest Lipawa, to jest farm klubem Dynamo Rigi. I to był taki bardzo dobry mecz. My dobrze broniliśmy. Przeciwnik mocno atakował, ale dobrze zagrał w bramce Patryk Spieszny, dlatego my strzelili 2 bramki i było dobre zwycięstwo. Ale to było po pierwsze terce, tak my gdzieś tam ciężko grało się nam. A druga drużyna to było tak samo, na chyba trzecie miejsce w lidze Łotwy była, ale ja mówię, że ja nie wiem, jaki poziom w tych drużynach, jak wyrównać na przykład poziom polskich na razie drużyn, bo mają wszyscy wzmocnienie, jak graje Jesiębie, jak graje Kraków, jak graje Katowice. Trzeba było może być więcej zagrać meczy z tymi polskimi drużynami, bo na razie ja w ogóle ja nie wiem, jaki my mamy poziom naszej drużyny, powiem tak. Ale z występu na tym turnieju naszych zawodników jest pan zadowolony? No, trener zawsze niezadowolony, bo nie może zadowolony być, bo ale dobrze, że my może gdzieś źle grali, ale wygraliśmy. Jak powiedzieć to po polsku? Lepiej źle grać i wygrywać, albo dobrze i przegrywać. Tak, to może być tak. Teraz pracujemy więc nad obroną i dlatego może takie wyniki, bo tutaj graliśmy z Gdańskiem i było widać, że my się taktycznie bardzo źle gramy i dlatego był taki mecz. Udało się pokonać wszystkich przeciwników. A w naszej drużynie występowało kilku zawodników testowanych, obcokrajowców. Któryś szczególnie panu zaimponował? Jak by pan ocenił ich postawy? No, jeden był zawodnik, Lubiszkin, takie strzelił bramki, ale mnie się nie podoba, jak zachowują siebie, które chłopaki. Jak oni zachowują siebie źle, na przykład coś tam nie podoba im, jakieś warunki tutaj, jak przyjechał, to ja nie chcę z takimi pracować zawodnikami. Mnie potrzebują tacy zawodnicy, jakie chcą grać, jakie chcą walczyć, jakie jest warunki, takie jest, no co to zrobić. I z takimi się musi nie tylko być dobry zawodnik, ale się musi być i normalny chłopak. Właśnie, bo też duża liczba testowanych zawodników wynika z pana wizji prowadzenia drużyny, czy też to jest jakiś kompromis z możliwościami finansowymi klubu? No tak, tak jest. My teraz nie mamy dużo możliwości finansowych. Na przykład mówię, że też żartuję między sobą, na przykład 2 zawodnika z Katowic, obcokrajowca, kosztują jak cały tutaj wszyscy obcokrajowcy z toruńskiej drużyny. My nie mamy takich bardzo doświadczonych obcokrajowców i dlatego, jeszcze raz powiem, że ja nie wiem, jaki poziom drużyny, bo mogę powiedzieć tylko po 5 zagranych meczach w lidze. Początek ligi już 15 września. Można powiedzieć, że wielkie testowanie dobiegło końca, czy jeszcze spodziewa się pan jakichś transferów? Nie, to ja chciałbym się wzmocnić atak. Teraz czekam na jednego zawodnika skrzydłowego. I tutaj tak samo, zawodnicy, jakie tutaj mam, obcokrajowcy, to nie zastępują miejsce tutaj w składzie, bo jak będą źle grać, to pojadą do domu, bo to jest tak hokej i ja potrzebuję takich chłopaków, żeby wzmocnić drużynę, a nie byle jak tutaj grali, albo nie strzelili bramek, albo nie bronili, albo tracili bramki. To jest, takich ja zawodników nie potrzebuję i każdy musi znać, że jak będziesz źle grać, to przepraszam bardzo, jedziesz do domu. Właśnie, więc czego pan oczekuje od tych zawodników w nadchodzącym sezonie i jakie ma pan plany? To ja powiem tak, że to co ja oczekuję. Oczekuję, żeby każdy chłopak walczył na lodzie, oddał serce na lodzie dla drużyny i tak samo dla siebie, bo to jest każdego chłopaka, jak tutaj przyszedł, to jest młode chłopaki, które chcą grać dalej i jak nie będzie strzelać bramki albo bronić źle,
to nie będziesz już w ogóle grać. My, dlatego myślę, że my gadamy cały czas, musimy zrobić kolektyw, to jest obcokrajowcy i Polaki. My teraz mamy 11 obcokrajowców i 11 Polaków. Myślę, że będzie dobrze, albo zobaczymy po 5 meczach, jak to będzie. Dobrze, to życzymy zbudowania tego kolektywu i dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo.